W Zespole Szkół Ogólnokształcących imienia Jana Kilińskiego w Mogilnicy 20 czerwca obchodzono Święto Szkoły oraz Dzień Patrona. Spotkanie rozpoczęła uroczysta akademia poświęcona sylwetce Jana Kilińskiego, patrona ZSO. Cieszę się, że wytrwaliście dzisiaj. Dziękujemy temu Panu na górze, czyli Panu Bogu, że jest taka piękna pogoda, że nie pada, że kolejny raz nam się udaje. Więc oddaję głos młodzieży, zaczynamy od, jak to co roku bywa, od naszych ważnych rzeczy, czyli od przypomnienia naszego patrona Jana Kilińskiego. Nikt Ci nie stworzył historii rodziny. Tworzyło ją przemijające wieki. Ty tylko odkrywasz nikłe ślady minionych czasów. Historii, którą zatarły losy naszego narodu. Odkrywasz historię przodków, pochowaną w pożarach wojen, zakupioną podczas zaborów i powstań. Skomplikowanych dziejach ludzkości. Chciałbyś zatrzymać czas, pozostać konarem, gałęzią, w drzewie genealogicznym jednej, jedynej naszej wspólnej rodziny. Pozostaw swoje marzenia Bogu. Tylko oni nie przemijają. Odejdziesz w nicość, powrócisz po wiekach za sprawą swego potomka, też poszukiwacza.
pani Natalii Zorowskiej. I oczywiście pani Benedycie Wąskiej za to, że mogły panie nam przygotować dzisiejsze tutaj przypomnienie naszej polskości, naszego miejsca na tej ziemi i naszego miejsca właśnie tej naszej szkoły, w naszej kochanej Polsce. Jeszcze serdeczne brawa wszystkim, którzy są. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami udali się na piknik oraz zawody sportowe. Imprezie towarzyszyło wspólne grillowanie. Przyjemną niespodzianką dla młodzieży były wata cukrowa, popcorn i napoje, o które zadbała dyrekcja placówki. Wtorkowe wydarzenie dostarczyło wszystkim wiele radości i stanowiło miły akcent przed zbliżającym się końcem nauki. Tak, Olek zrobił pierwszy pastach, to są normalne emocje, Olek. Ja robiłem w życiu większe głupoty, nie przejmę. Uwaga, uwaga. Na miejsca. Gotów. Przypominam, że kibicowanie jest nadal dozwolone. Tak jest, zobaczcie Kacpra. Jego klatka wyprzedza. Zobaczcie, no. Najszybsze nogi na roczniku. Uwaga i pierwsza, proszę, pierwsze przekazanie. Ruszaj, ruszaj, ruszaj. Tak jest, ruszaj. Olek, ruszaj, ruszaj, Olek. Tak jest. Przypominam, nie wybiegamy z bieżni, to jest dyskwalifikacja dla klas trzecich, gdzie będzie ta rywalizacja największa. Przypominam, nie można opuścić bieżni. No i proszę, Olek wyprzedzić. Poszedł po zewnętrzne jak Robert Kubica, zobaczcie. Przede mną pani dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, pani Jolanta Tomczyk. Pani dyrektor, witam i dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy bardzo, że pan nas po raz kolejny odwiedził i że pan sympatyzuje z naszą szkołą na kolejnej imprezie, uroczystości w naszej szkole, których uważam, że odbywa się bardzo, bardzo dużo. Jesteśmy otwarci środowiskowo, ale również na kontakty z rodzicami. Dzisiejszy właśnie taki dzień, gdzie możemy się spotkać z rodzicami na wspólnym grillowaniu i zabawie sportowej. Ja tu nie tylko służbowo, powiem szczerze, że tu serce się raduje przyjechać. To, co dzieci pokazały dzisiaj, ta lekcja historii i patriotyzmu, od tego się zaczęło, a teraz jesteśmy na boisku. Jest ten okres taki trochę już lekkiego rozluźnienia. Mi się wydaje, że nawet dyrekcja wprowadza w to rozluźnienie, w te wakacje, młodzież. My zawsze staramy się, żeby nasza młodzież przychodziła do końca roku szkolnego do szkoły, więc jeżeli są wystawione oceny, to musimy dać młodzieży takie pole do popisu, żeby oni chcieli tutaj z nami przebywać, nie uciekali do komputera, tylko żeby się wspólnie bawili. Oczywiście zaczynamy od lekcji historii, tak jak pan powiedział, nasze takie wspólne rozpoczęcie tego dnia to zawsze jest dzień tego patriotyzmu, przedstawienie patrona szkoły i myślę, że my na co dzień musimy uczyć młodzież patriotyzmu, a nie tylko w podręcznikach szkolnych i w programach. I to jest nasze główne zadanie, a później również wspólne grillowanie, zabawy sportowe, wata cukrowa i popcorn. Myślę, że fajna zabawa. Ja właśnie, skąd te pomysły, bo waty cukrowej jeszcze, nie wiem, chyba za młodych lat widziałem, dopiero tu w Mogielnicy mogłem zobaczyć. My idziemy z duchem czasu, więc przypominamy sobie najpierw nasze młode lata, a później chcemy również pokazać młodzieży, jak to było kiedyś. Stragany jakieś na ulicach Mogielnicy i właśnie ta wata cukrowa. I w tym roku stwierdziliśmy, że młodzież naszą przybliżymy do naszych dawnych lat. Wspaniałe to jest, ten okres naprawdę wykorzystany nie tylko duchowo, ale jak widzimy dzisiaj, już tuż za nami, odbywają się zawody sportowe. No coś, co właśnie od komputerów może odciągnąć. My robimy właśnie odpoczynek na świeżym powietrzu. Oczywiście mamy piękną pogodę, jak zwykle jeszcze się nie zdarzyło, żeby nas tutaj coś wypłoszyło, deszcze jakieś czy burze. My te zawody sportowe, jest to rewelacja.
rywalizacja klas. Tam są drużyny składające się z chłopców i dziewcząt. W tym roku mamy przeciąganie liny, sztafetę, mamy rzuty piłką lekarską. Także, a na koniec oczywiście mecz piłki nożnej, no bo to jest główna atrakcja, liceum kontra gimnazjum. Ciekawostka, w zeszłym roku wygrało gimnazjum. No ja słyszałem, że tu większość tych ostatnich lat to wygrywa gimnazjum. Tak, bo nasza młodzież gimnazjalna jest tak bardzo zacięta, że oni nie pozwolą sobie wyrwać niektórych rzeczy. Może reprezentacja Polski, która dzisiaj gra w Mistrzostwach Europy do lat 21, mogłaby brać przykład z naszych gimnazjalistów. No tak, aż się będę zapytać, co będzie za rok. Ściągniemy ich skądś, nie wiem, przyjdą ze szkoły podstawowej? Za rok to już jest wielkie nasze wyzwanie, ale myślę, że i z tym sobie poradzimy. Dla małych dzieci myślę, że inne trochę atrakcje, aczkolwiek grylowanie na pewno zostanie, bo zaczniemy od przedszkola, tutaj u nas już w szkole, więc będzie taka szeroka gama młodzieży od maluchów do 18-latków, ale myślę, że to też w rodzinach tak często bywa, że jest 18-latek i rodzi się maleństwo, więc to tylko nas wzmocni, na pewno jakieś nowe wyzwania przed nami. Ja widzę tyle optymizmu, pani dyrektor, że co, życzę wszystkiego najlepszego i żeby ten optymizm ciągle trwał i przynosił takie owoce jak w tej chwili. Dziękuję bardzo i myślę, że pana w przyszłym roku też tutaj zobaczymy i zapraszamy. Wyzwanie, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo.